Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, obiecany rewir katedralny. A mam, co to za... Znowu ktoś zginął. Ja, no babko, co o tym sądzisz? No nie, no ty też? Kolejna plama krwi. Dobra, co? Bezcielesny Oedon. Co daje ta runa, albo ten run? Maksymalne przenoszenie kul wzrasta. Czyli będę mógł 24 nosić? Średnio. Jakbym strzelał, to by było lepiej. Ale co tu się stało? Gadaj. To ty jesteś sprawcą? Tam widzę nasza znajoma z kościoła uzdrowienia. Też zniknęła. Kurde, to był błąd, żeby ich tutaj wysyłać. Trzeba było do Josefki jednak uderzyć. Wicie się o Edona. Strzeżcie zagubieni. No jak to, kurde, co tu się stało? Czy jednak to nie było bezpieczne miejsce? To tylko jęczy. Ale tu jeszcze przed samym wejściem był jeden koleś przecież. Dobra, ale nie z tej strony, z drugiej strony. No chyba, że to on tutaj wszystkich rozwalił, świnia. Ale dobra, druga runa do sprawdzenia. Nie. O, tutaj. Brutalny atak daje kulę plus jeden. Nie. Brutalnych ataków nie używam, nie praktykuję. No patrzcie, jest cały czas. Oh, you again. Perfect timing. I've got some more. See? No skąd to masz? No, I understand. I'm the very same. Ej, czy ty jesteś sprawcą? Oh, hello again. I really do owe you a terrible lot. Finding me such a nice place to live. No okej, wdzięczność jak najbardziej jest na miejscu. Tylko nie wypowiesz na temat tego, co tam się stało wewnątrz? Serio? It's everything Yarnum ever had and more. Ach, dobra, podejrzewam, że to przez niego właśnie wszyscy zaczęli tam ginąć. To po co ja ich ratowałem? Ja. Ale serio, no to jest pewnie jakiś sposób. Wysyłać niektóre osoby do Josefki, niektóre tutaj i pewnie idzie wszystkich ocalić. Tak podejrzewam. No ale kurde, no bez walkthrough żadnego, bez opisu przejścia. No za pierwszym razem praktycznie niemożliwe do zrobienia moim zdaniem. No ale żeby nawet gospodarza tego miejsca, czy tam gospodynię, to ciężko orzec, co to było tam właściwie. No ale kurde. Chyba, że faktycznie to ty. Tempadzido. Nie, dobra, ale spokojnie. Rewir katedralny trzeba zwiedzić. I tu coś mogło się zmienić. Właśnie, moment. No nie, bo cały czas pozostaje tak, jak powinno być. Okej, okay, oni też na miejscu. A teraz na jeden byle jaki cios już padają. No jak bardzo mnie to cieszy, nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Ach, dobrze, tego przedmiotu już nie ma. Ale serio, może w samej archikatedrze coś się zmieniło. Ale kosiarz, no. Trzy fiolki. Jak miło z jego strony. Ojojoj. No, krótko pożył. Oj, ten trochę dłużej. A, bo czarownik jeszcze go wspomaga delikatnie. Dobra, jedną fiolkę mogę. Tak tylko dlatego, żeby tutaj porozwalać ich teraz lekko. I bez przejmowania się, że zaraz padnę martwy. A, kurde, o to zapomniałem. Myślałem, że jesteś w innym miejscu. No, uff. No, ułamki sekund. Dzieliły mnie od zgarnięcia tej wielkiej siekiery na pysk. Ej, tych już tutaj nie ma. Dobra, czy w ogóle opłaca się tutaj wchodzić? No nie podejrzewam, żeby coś się zmieniło. No właśnie, chyba nic, totalnie nic. Ewentualnie tutaj mógłby mieć miejsce jakiś event. Ustawka dwóch tropicieli.
na przykład. I właśnie, może to... No nie można rozwalić. Ani też znowu włączyć powtórnie cutscenki. Nie, ale serio, mam dylemat. Gdzie tu można iść tak naprawdę? No rewir katedralny, spoko. Dobra, może coś tutaj znajdę jeszcze. Ale wydaje mi się, że jednak ta niewidziana wioska. Że musi coś tam jeszcze być. No a może jestem w kompletnym błędzie. No nie wiem, właśnie na tym polega niepewność. Czy nie jesteś pewien, czy dobrze podejrzewasz, czy nie. Ale dobra, zwiedźmy jeszcze, przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Bo tam było zejście do Bürgerwerth, ty go pilnowałeś przecież. O ja, tych na jeden. No kurczę. Nieźle. No musicie przyznać, że naprawdę nieźle. Tylko czemu to się zaczęło tak szybko sypać ostatnio? Muzyka dla moich uszu. No dobra, to nie była muzyka dla moich oczu. Niestety, ten odłamek. To jest kiepsciutki przedmiot już teraz. Ale się ładnie czytaliście. Panowie. Ja może tu? Nie podejrzewam, żebym coś kurczę nowego tutaj znalazł, ale... Moment, przynajmniej chyba byłem tutaj na dole kwestie sprawdzać po zmianie pogody. Więc to już typowo nic nie będzie na mnie czekało nowego. Kompletnie nic. No właśnie, brak odpowiedzi. Tylko to. Tylko tyle. No właśnie, nawet po zapukaniu. Oj, wybacz. Zapomniałem. Przerąbane. Nikt nie odpowiada. Dobra. Zapomniałem, że przed zapukaniem należy zorientować się, że przypadkiem nie, się nie zginie. Kiedy będzie się pukało. Matrix. Nie, tak zupełnie serio. Gdzie tu można się udać? Wioska niewidzianych brzmi naprawdę zachęcająco. Choć naprawdę wiemy bardzo dobrze, że taka nie jest przecież, prawda? Oj, wilkołak. On może poważnie uderzyć. Chyba, że... No. Tak się go załatwi. Ej, co tam było na dole? Czy to coś wcale nie było na dole? A, tu jesteś. Ha! A jednak sięga. Dobra, dawaj na górę. Pakuj się, piechol, pakuj się. Naprawdę mam wrażenie, że... Kurczę, no nie, inaczej. Zawsze mam to wrażenie, że właśnie wszystkiego nie zrobiliśmy. Że wszystko nie jest tutaj wyeksplorowane, no ale jednak... Kurczę, są miejscówki, które bardziej zdradzają sobą przypuszczenie, że coś tam jeszcze może być. To właśnie wioska niewidzianych. Chyba, że... no. A tutaj jesteś, pieska. Już się martwiłem, że coś mi się z uszami dzieje, że słyszę rzeczy, których nie ma. Najbliżej do latarni będzie... Kurczę, na końcu archikatedry była. Jedna. Ale tutaj też gdzieś musi być i druga. Moment, o co tutaj chodzi? Czemu trupy trzymają tą wajchę? Nie no, spokojnie, tu... A, tutaj będzie, tak jest. Moja latarenka. A to za parę metrów dosłownie. Ach, czemu nie fiolki? Tutaj. Już jesteśmy. No niestety, już nie jest tak fajnie, jak było wcześniej. Większość ludzi jest martwa. No ale przynajmniej latarnia się pali cały czas. Ona świeci. A ty dalej jęczysz, rozumiem? Ej, stop, czy ona jest... Nie, myślałem, że ona jest cała we krwi. Dobra, za mało duszyczek na centropiciela, żeby coś tam z levelem podziałać, ale no i tak, sam to będzie najszybciej. Chyba. Chyba, moment. Nie no, na pewno byłbym w stanie jakoś się dostać stamtąd. Tam, gdzie chcę iść, ale...
Nie muszę. Mogę sobie podejść, naprawić broń i wyruszyć na dalsze poszukiwania, dalszej ścieżki. No tylko właśnie, a może... Nie, możliwe. Gdzieś tu bardziej. I uderzyłbym jednak w wioskę, nie w więzienie. No, sama kaplica, no, tam nie wróży nic dobrego. Dobra, zobaczymy. Czy Piechol miał rację, czy nie. Ej, kurde, a to tutaj jest? O ja, nie. No tutaj akurat nie chciałem iść. Nie w to miejsce. Źle mi się kojarzy. Wracamy. Idziemy gdzieś dalej, ale cofając się z tej lokacji. Przepraszam. Odezwał się, ale troszeczkę za późno. Aha, dobra, zapomniałem, że ta babka gdzieś tam faktycznie jest i dzwoni tym dzwoneczkiem, przyzywając kolejne maszkary. Ale tu już nie mogę tego zbadać. Ewentualnie dać się porwać. Dobra, tamte potwory nie porywają zawsze w inne lokacje jakieś specjalne. Czasami po prostu parę metrów dalej, ale zabierają ci sporo zdrowia przy tym. Oj, ile? 4 aż, no i pięknie, dobra. Bo nawet mi to na dobre wyjdzie, jak tutaj się przebiegnę. No, oczywiście pod warunkiem, że nie dam się trafić. Dobra, oni są poza moim zasięgiem niestety. Więc będą musieli zostać wśród żywych. Ale spokojnie, kiedyś na pewno jakiś inny tropiciel będzie tu przechodził. Się z niej porachuje. Nie no, ładne widoki, serio. Halo? Oczywiście, że brak odpowiedzi. No już teraz chyba nie można niczego innego spodziewać, ale dla pewności... Aha. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o pukanie do innych drzwi. Ale i tak będę to robił, bo nie wiadomo kiedy może się trafić jakiś odporny na zarazę mieszkaniec. No nie podejrzewam, żeby takowy faktycznie tutaj był, ale kto wie. No i wróciliśmy do rewiru katedralnego. No nieźle. Dobra, może tym razem w tamtą stronę pobiegnijmy. Może tu. Coś dla Piechola, jakaś nowa odnoga. Niezbadana jeszcze wcześniej ścieżka. Coś ten deseń, ale dobra, wbijmy do lasu. Narobić hałasu. Cholera, dobra, ale moment, to skoro w tych koszmarnych, powiedzmy, poziomach były 3 lokacje, tam były w niewidzianych też 3. Co może tak są po prostu dorzucone, no bo żeby nie było za mało. Że to nie są pełnoprawne lokacje jak Jarnam i okolice. A te potwory. A już pamiętam. No one widzę, że pamiętają mnie i wiedzą kiedy atakować. Dokładnie wiedzą. A ja nie pamiętam kiedy one szarżują z kolei. Dobra, ja słyszałem strzelca. No właśnie. I pieska. I tam kolejny strzelec. I też kolejny piesek. I raz i dwa. Każdy umie dodawać do tylu. Więc z utrzymaniem rytmu uderzeń nie będzie problemu, jeżeli będziecie sami grać kiedykolwiek. O kurde no. No źle na tym wyjdę. Autentycznie jawnie źle na tym wyszedłem. Na tej wymianie ciosów. No pociski aby co już idą w odstawkę. Trzeba będzie je posprzedawać. Ej, ty się kiedy włączyłaś? No. Nie, ale tutaj wbijamy z podwójnym obrotem. Albo nie. Albo zdecydowanie nie, bo to był mega głupi pomysł. Nie, dobra, ale w ogóle ja tam muszę iść? Nie. Skoczmy dalej. Ja no skąd tu kurczę łatwopalne substancje? Ja no może tam gdzieś, tu za kamieniami kryje się, ej. Faktycznie coś się kryło i ten przedmiot bardzo by mi się przydał dużo wcześniej. No ale teraz oczywiście też z pocałowaniem rączki przyjmuję. Ale czemu w niego to nie weszło? Przecież mieścił się w obszarze cięcia, no. A pieski nic, bieda.
No, dobranoc. Oj, chodzi do końca. No, teraz dopiero. Życzę dobrej nocy. No, może tutaj w karnerze w końcu? To jest karner, nie kerner. No, jeszcze lepiej. Spostrzegawczość. A mi się, może po prostu mi się wzrok psuje. Nie, przydałaby się mapa tej lokacji. Nie ukrywam, ale ważne, że... Oj, kurde, stop. Zdążę. Ledwo. Ale się udało. Dobra, byś mógł się pospieszyć, bo one już tam biegną. Nie, serio, kiedy gra się w nocy, a jest w pół do drugiej, to robi się bardziej złowrogo, tak nagle, nic z tego, nic dolego. No, ale serio, ty nie skocz tutaj gdzieś. Nie mówię o kruku. Tylko o tym, co rozwaliliśmy chwilkę wcześniej. Ej, dobra, to mi świeci progresem trochę. Bo nie przypominam sobie takiej lokacji. Dobra, co my tu mamy? No, za sackę! A, nie od tej strony podeszliśmy po prostu. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. O, jakiś serio gra z młotem. Polecam bardziej halabardę osobiście. Gdzie? Teraz nagle zaległa cisza. Dobra, oczywiście olbrzym po drugiej stronie. Pamiętamy, pamiętamy. No ale takiej dwustronnej zasadzki to ja nie pamiętam. A zresztą już tak nieważne. No, niech cię gęś kopnie. Dobra, to zawsze niebezpieczne tak wypuszczać się w stodołę. Zwłaszcza, że w pojedynkę i nie swoją stodołę tak właściwie. Dobra, o, nie schodzić na dół. Moja recepta na ten konkretny moment, na tą konkretną sytuację. Ja, czemu jest jeszcze większa niż reszta? Ej, tutaj był robaczek! Kurde! Dobra, chyba coś ślepia bym widział z daleka, tak czy tak. Ej, ale w jednej ręce też naprawdę sobie nieźle to daje radę. I szybkość, i zwinność, i damage. Tak, byłem tutaj, pamiętam to, przypominam sobie. Tutaj będzie kto bała z młotem, tak? No właśnie. A następnie jakiś zeskok. Albo zwykłe, klasyczne przejście. O kurde, widzicie jarna z daleka tam? Jasna cholera, jaka ta gra jest piękna. Ej, ale serio, oni nie wiedzą, co jest grane. Ja po prostu podchodzę ich szlachtam. Cholera, zmęczenie się delikatne wkradło już, cięższe powieki się zrobiły. Ejejej, no. Ale serio, gdyby nie krzyknęła, to bym nie wiedział, że tam się na mnie czai w ciemności. Ej, tu mamy przejście już otwarte. Miałem delikatne déjà vu przez chwileczkę, ale nie, już wiem, z powrotem gdzie jesteśmy, okej. No ty dalej tu? Spadaj. Nie. Okej, dobra. Skoro już wiem, gdzie jesteśmy, to możemy się cofnąć, bo nie tutaj miałem być, nie o to chodziło. Proszę powiedzieć, że więcej niż dwie fiolki. Akurat dwie. Może życzenie niespełnione w pełni, a i nawet nie troszeczkę. Dwie fiolki. Przy takim deficycie tego towaru. Czemu nie? Zawsze, wszędzie, od kogokolwiek. Za jakąkolwiek cenę. Niższą oczywiście od 200 tętniej. Za sztukę. No. No sobie tam na pałę troszeczkę teraz walczę, czyli klepię, klepię, klepię i zgarniam ciosy. No, jestem delikatnym tankiem już tutaj.
Nic. A ten trzeci skąd się tutaj wziął? A ten czwarty? Kurde, może bossem tutaj będzie taki pies właśnie. Dobra, bliźniaki. Zwykły. I zwykły. Znaczy jedna czasami dropują coś lepszego. Ej, a ty skąd? Kurde. No nie. Tak to my się nie będziemy bawić. Ja bym nie miał piesek porobić, ja się na to nie zgadzam. Kategorycznie. Po prostu nie ma opcji. No. Pochodzę z powrotem. I znowu, kurde, mam na level up i już, kurczę, chciałbym się cofnąć. Do snu tropiciela, ale w dalszym ciągu nie wiem, gdzie tu mogę się udać jeszcze. Ja pchnąć rozgrywkę do przodu. Na pewno gdzieś są jakieś drzwi, jakiś tunel, coś gdzieś się otworzyło. No, ta brama, ale to ja sam zrobiłem. Ale równie dobrze mogę i zobaczyć, jak ją utrzymują w czystości. No i pięknie, zęby pokrzywione, rdza. Idealnie, ma odstraszać, a nie być tylko elementem dekoracyjnym. W którym miejscu, w którym momencie zmieniłem na sztylety? Cholernie dziwne. Ale się przestraszyłem, Jezus Maria, bez przesady. Nie, bo że serio, zmęczenie się wkradło. Powieki mam naprawdę ciężkie, więc pole widzenia troszeczkę mniejsze. A to tak mnie straszą. No. Jak pierwszorzędnie, że to krótkie, mocne uderzenie weszło. Dobra, ale po raz z powrotem na dłuższą wersję. Okej, dużo kobiet. Wiesiadują sobie chyba. No teraz już nie akurat. Ale to nie moja wina, że chodzę i po prostu jedno machnięcie starczy. Ej, dobra. Pora na fioreczkę. Ej, stop, tu jest sam mieszki początek dokładnie, prawda? Aha. Przecież gilotynka. Piesek, który się zaciął. No. Piechol, który mnie nie trafia i chybia cały czas. Ech. A wszystko pozbierałem. Chyba. Okrążyłem wzdłuż i wszerz tą miejscówkę. Tutaj już na górze byłem. No i zrobiło się kółeczko. Dobra, jakaś inna odnoga, ewentualnie. No są i schody. Schody prowadzące do miejsca, gdzie byliśmy. Ale kolejny raz liczymy na inne odnogi. A, dobra, te same schody praktycznie. Więc dobra, może nie z tego środowiska akurat, ale z i wszystkich innych. Nie no, jawnie, kurczę, nie mam pomysłu, ale gdzie tutaj mogłoby być jakieś miejsce, gdzie w tym momencie mógłbym sobie po prostu wejść. Kurde, to zamczysko, ale nieźle wygląda. Dobra, zwłoki zejście z pola widzenia. No kurde, no nie powiedzcie, że nie. Wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. Spokojnie, spokojnie. To tylko i buprom. Czy tam aviomarin, obojętnie. No kurde, kamera. W tej chwili kamera odgrywa bardzo ważną rolę, więc nie może się kurde gubić, kiedy ja triple killa chcę trzaskać. Oj. A ty skąd się tam wziąłeś? Ktoś cię tu zapraszał w ogóle? No, i pierwszorzędnie. Cztery fiolki. No, czyli dwie w składziku, jedna. Nie wiem, 20 tutaj. Chyba zejście na dół. Bać się, czy się nie bać. Raz kusi śmierć. Nie, spokój. Luzik, nic tu nie ma. Serio, tutaj było coś na wzór imprezy kawalerskiej. Czy tam wieczoru kawalerskiego. No i się troszeczkę popiło. I dlatego teraz właśnie cierpię na taki syndrom, a nie inny. Nie, kochani, ale serio, zgubiłem się totalnie. Powieki ciężkie. Zróbmy tak.
level up i skończmy ten odcinek. Ja się muszę po prostu wyspać, wybaczcie. Tylko w co tym razem zainwestować? Welcome, what is it? Może w zapałki, którymi podeprę sobie powieki, żeby nie spadły. Nie, no tak to jest, za późno jak się siada do nagrywania. No nie wiem, w dalszym ciągu to najlepiej wypada z tego wszystkiego. Dobra. Naprawy runy, tego typu rzeczy? Nie, choć w sumie naprawić wypada. 22 tysiące prawie. Dobra, teraz trochę mniej. 21, ale czy nie mam jakiś tętnień na wynos? Dwa małe. Nie, to zostawmy, bo i tak nie starczy. No ale w tym miejscu, kochani, skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wpadnę na dobry pomysł, gdzie tutaj może być przejście dalej gdzieś, albo chociażby ostatni boss. No ale tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!